Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, 21 sierpnia, a więc jest to dzień podcastowy, ponieważ w sobotę i w niedzielę, tak jak już wspominałem w tamtym tygodniu, czyli te dni weekendowe będą zawsze podcasty. W sobotę będę Wam serwować historię z Dreszczykiem, natomiast w niedzielę będzie tak zwana życiówka, podcasty będą dotyczyły polityki, społeczeństwa. Jakichś tam y, generalnie życiowych tematów. Będziemy również mówić troszkę o motywacji, troszkę o, o inspiracji, być może troszkę nawet też o podróżowaniu, y, ale generalnie będzie też taka, taka życiówka dotycząca tak naprawdę y, codzienności, y, dotycząca y, społeczeństwa, problemów w społeczeństwie, problemów społecznych, a takich problemów mamy no niestety bardzo dużo ostatnio. Natomiast, tak jak wspomniałem, w soboty będą historie z dreszczykiem w tle, czyli niewyjaśnione zagadki kryminalne, morderstwa, zjawiska paranormalne i wszystko to będzie oczywiście potwierdzone badaniami, i dokumentacją wszystko o czym mówię w podcastach nie jest teoriami spiskowymi aczkolwiek jeżeli będziecie chcieli kiedyś abym nagrał dla was jakąś teorię spiskową nie ma żadnego problemu tylko po prostu dajcie znać moi drodzy no właśnie ja wspomniałem że w sobotę będą te historie z dreszczykiem w tle natomiast teraz zrobię wyjątek, bo mamy sobotę i taka historia powinna być, ale będzie zupełnie inna, inna kwestia poruszona. A to jest, ale to jest tak naprawdę wyjątkowa okazja. No, okazja to jest słowo takie troszkę może nieodpowiednie. Będzie to y, będzie dzisiaj podcast y, stricte polityczny, a mianowicie będzie dotyczący polityki światowej, polityki y, USA. Y, a konkretnie wycofania się USA z Afganistanu. No w związku z tym, że jest to gorący temat yy, o, ostatnio, ja mam swoje zdanie na ten temat. No i, no i generalnie oczy całego świata są skupione w tym momencie na Afganistanie i na tym, co zrobili Amerykanie, więc jakby ten temat domaga się omówienia, domaga się jakiejś, jakiejś analizy. A więc zrobimy wyjątek i dzisiaj w sobotę powiem właśnie yy, coś na ten temat. No chyba, żebyście woleli, żeby przesunąć te tematy z dreszczykiem na niedzielę, a w sobotę znowu poruszać tematy polityczne, społeczne, życiowe, może by nawet było tak lepiej. Ja się zastanowię i Was bardzo proszę też, żebyście dali znać, jak wolicie. Moi drodzy, słuchajcie, ja powiem dzisiaj o Afganistanie. Postaram się, żeby to był krótki podcast. Ponieważ. Ponieważ chcę zobaczyć, jakie podcasty Wam się bardziej podobają. Nagrałem już parę długich podcastów, teraz chcę nagrać parę krótkich i chcę wywnioskować, jaką formę, jaką formę wy preferujecie. Czy wolicie słuchać mojego ględzenia przez dłuższy czas, czy wolelibyście, żebym Wam troszkę szybciej to wszystko opowiadał w skróconym czasie. Moi drodzy, jak większość z Was zapewne wie, w Afganistanie. Amerykanie pojawili się gdzieś 20 lat temu. Przepraszam, muszę, muszę jakby odbić na chwilkę i powiedzieć coś. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o kwestie polityczne, kwestie militarne. I, I to, co się dzieje właśnie teraz, to, co się wydarzyło w Afganistanie, to, coś, to, co zrobili Amerykanie, ja tego nie będę komentować jako ekspert. Nie jestem ekspertem z dziedziny wojskowości ani nie jestem też żadnym politologiem, socjologiem. Moi drodzy, ja jestem tak jak Wy, przeciętnym człowiekiem. Znaczy, każdy z nas jest przeciętny i wyjątkowy jednocześnie. Ale nie o psychologii będziemy gadać, sorry za taką wtrątkę. A więc ja jestem, ja jestem przeciętnym obywatelem Polski, mieszkającym w Szkocji w tym momencie, prawdopodobnie jeszcze, jeszcze dłuższy czas. A więc komentuję to z punktu widzenia przeciętnego człowieka, przeciętnego obywatela, po prostu występuję w tym momencie w roli komentatora, nie eksperta, ale komentatora, opierającego się na ekspertyzach y, ludzi, którzy, którzy jakby fachowo przeanalizowali tą całą sytuację. Y, niestety nie będę wam tutaj pomagać, y, podawać nazwisk, przykro mi, y, ponieważ nie mam takich uprawnień i nie mam takich zezwoleń. Oglądałem i słuchałem dużo wywiadów z wojskowymi, z różnymi politykami, z różnymi osobami zajmującymi się właśnie tą tematyką, czyli tematykami politycznymi, wojskowymi i konkretnie właśnie tą kwestią wyjścia, czy też jak inni mówią, ucieczki amerykańskich wojsk z Afganistanu. A więc jakby zasiągnąłem naprawdę fachowej opinii, fachowej porady. Słuchałem, zarówno specjalistów z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych, jak i tutaj, gdzie mieszkam, czyli z Wielkiej Brytanii i zebrałem to, przepraszam za stwierdzenie, wszystko do kupy i postanowiłem przedstawić Wam mój, mój punkt widzenia, moją analizę. A więc, jak już wspomniałem, nie sieję tutaj, jakby, nie rozrzucam tutaj jakby pustych słów wyimaginowanych, które tam wytworzyły się w moim umyśle, tylko po prostu analizuję tutaj na żywo to, co już wiem. Moi drodzy, a więc wracając do Afganistanu. Wojska amerykańskie wkroczyły, weszły do Afganistanu. Tak, tak mi się udało znaleźć konkretną datę 7 października 2001 roku, a więc prawie 20 lat temu. Prawie 20 lat temu. No i po tych 20 latach amerykańskie siły zbrojne, czyli Armia Stanów Zjednoczonych, opuszcza ten kraj i, i, po, i po prostu oddaje ten kraj. Ponownie w ręce, w ręce talibów, czyli jak świat wypowiada się o talibach, że to są terroryści. Słuchajcie, ja tutaj nie będę jakby, jakby nazywać kogoś po imieniu, ponieważ no nie ja od tego jestem. Tak jak mówiłem, ja tutaj po prostu analizuję. Aczkolwiek powiem, jaka jest moja opinia. Na ten temat i co ja sądzę na ten temat wyjścia, takiego wyjścia, wręcz ucieczki wojsk amerykańskich z Afganistanu. Moi drodzy, na pewno, na pewno media Was zasypały, zarówno telewizja, radio, jak i prasa zasypały Was informacjami o tym słynnym wyjściu, słynnej ucieczce Amerykanów z Afganistanu. Coś, co się wydarzyło, bodajże, w zeszły weekend na pewno to było bodajże z soboty na niedzielę czasu europejskiego, ale nie mam pewności, albo to była niedziela czasu europejskiego, albo noc soboty na niedzielę. I w efekcie Talibowie, pod efektem wyjścia armii amerykańskiej z Afganistanu było zajęcie przez Talibów stolicy Afganistanu. 15 sierpnia, stolica Afganistanu przypomnę, że to jest Kabul, ale zapewne już to wiecie. No i wejście talibów do Kabulu, bo niektóre media nazywają to wejście, inni nazywają wkroczenie, wdarcie się, okupację, wręcz, wręcz nawet takie, takie określenia padają. Wejście talibów do Kabulu jest to tak naprawdę koniec tej 20-letniej operacji militarnej wojsk amerykańskich. Amerykanie oficjalnie oficjalnie amerykanie byli 20 lat w Afganistanie jako, jako strażnik pokoju w tamtym kraju. No, pewnie, pewnie wiecie, no, wszyscy wiemy, że Stany Zjednoczone same siebie nazywają strażnikiem pokoju na świecie i generalnie. Twierdzą, że chcą być wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie konfliktu zbrojnego, gdzie dzieje się coś złego na świecie, więc, więc tam pojawiają się Amerykanie, a natomiast jakie są prawdziwe pobudki, że tak powiem, wizyty wojsk amerykańskich w różnych częściach świata tego pewnie tak naprawdę nikt nie wie. Moi drodzy, jeszcze taki krótki rys historyczny. Amerykanie rozpoczęły operację wojskową w Afganistanie, tak jak już wspomniałem, w 2001 roku. I jakby zostali zainspirowani tym, tymi atakami na World Trade Center, które, odbiły, które miały miejsce 11 września 2001 roku, no wszyscy pamiętamy te ataki terrorystyczne. 20 lat temu na World Trade Center wszyscy wiemy jak dużo osób zginęło jak dobrze pamiętam było to ponad 3000 osób i oficjalnie mówi się że ataków dokonała dokonali terroryści z Al-Kaidy a na, na czele których stał Osama Bin Laden. Później Stany Zjednoczone robiły wszystko, aby y, aresztować y, Bin Ladena, y, pojmać go żywego, bądź, y, bądź, y, no, bądź po prostu zabić. Y, potem y, potem y, obecny prezydent, wtedy to był George Bush, y, wystosował oficjalny, oficjalne ultimatum do, do państwa do Afganistanu, do Emiratu Afganist Afgańskiego no i niestety to, to ultimatum nie spełniono dlatego właśnie 7 października 2001 roku rozpoczęła się operacja zbrojna w Afganistanie mająca na celu pojmanie bądź zabicie Osama Bin Ladena oraz jakby zlikwidowanie al kaidy zlikwidowanie al kaidy Moi drodzy, oficjalnie talibowie są to, są to członkowie radykalnej fundament, fundamentalistycznej grupy islamistów. I geneza ich, czyli, czyli o talibach już mówi się od początku lat 90., a więc ta grupa terrorystyczna liczy sobie już no, ponad 30 lat. I właśnie wtedy, czyli w tych latach 90., Talibowie zajęli Afganistan po raz pierwszy, dokonali tam naprawdę brutalnych zbrodni, niszczyli posągi, zabytki, m.in. zniszczyli dużo zabytkowych posągów Buddy, ponieważ no, posągi Buddy kojarzą się z buddyzmem, a to było niezgodne z naukami, z naukami talibów, czyli tych radykalnych islamistów. Moi drodzy, jeszcze mi się udało znaleźć informację, że talibowie oficjalnie wycofali się już z Afganistanu w 2002 roku, i to był, to był jakby taki pierwszy sukces armii amerykańskiej właśnie no, to było to, czego, co chcieli dokonać. No, ale jednak Amerykanie spędzili tam kolejne 20 lat, no i aktualnie, aktualnie mamy taką sytuację, że Amerykanie się wycofują, a wręcz uciekają z Afganistanu, i tu ja bym tutaj śmiało nazwał to ucieczką, yy, ponieważ no, yy, wycofywanie się jest to jakiś proces rozłożony w czasie. Yy, to jest normalne, że wojska amerykańskie, czy wojska brytyjskie, czy niemieckie czy francuskie, które gdzieś w jakimś kraju sta stacjonują, po, po jakimś czasie się wycofują i, i takie, takie, takie procesy, takie procesy obserwujemy. Obserwujemy na świecie nie jeden i nie dwa razy. Natomiast to wycofywanie się z reguły ma charakter, no właśnie, charakter wycofywania się, czyli jest to powolny proces. Nie ma, nie ma tam jakby pośpiechu. Przykładowo, jeżeli dane wojsko w swoim kraju. Y, trzyma jakoś za, zaawansowane uzbrojenie, to albo to uzbrojenie zabiera z powrotem ze sobą, albo to uzbrojenie niszczy, żeby, nie, żeby czasem no, nie dostało się to w ręce jakiegoś y, potencjalnego wroga, czy, czy właśnie jakichś organizacji terrorystycznych. Y, w tym przypadku, moi drodzy, Amerykanie zostawili całe uzbrojenie, całe nowoczesne uzbrojenie w Afganistanie. I nic z tym nie zrobili. Już talibowie się nawet już pochwalili wielokrotnie, że już, że już dotarli do tych magazynów, gdzie to uzbrojenie jest przetrzymywane, gdzie to uzbrojenie było przechowywane. A no, wśród tego uzbrojenia, jak, 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 się, no, jak ja się dowiedziałem z wywiadu z amerykańskimi, z brytyjskimi, z polskimi specami od, od wojskowości to w skład tego uzbrojenia wchodziły najnowsze technologie, technologie, które jakby nie były znane do tej pory innym krajom, Amerykanie opracowali, zresztą to nie jest dziwne, że Amerykanie opracowują... Od wielu, wielu lat nowoczesną technologię, jeśli chodzi o uzbrojenie. No i właśnie taką technologię najprawdopodobniej zostawili tam właśnie w Afganistanie, w magazynach. No więc innymi słowy, w tym momencie ta zaawansowana broń, to zaawansowane technologicznie uzbrojenie pozostaje w rękach talibów. Pozostaje w rękach talibów, czyli pozostaje w rękach terrorystów. No, moi drodzy, w tym momencie już nasywa się pytanie, dlaczego Amerykanie nie zabrali tego uzbrojenia ze sobą, a jeżeli powiedzmy z jakiegoś tam powodu nie mogli zabrać tego uzbrojenia ze sobą, to dlaczego dopuścili do tego świadomie? Bo tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić to słowo: świadomie dopuścili do tego, ponieważ Musieli to wiedzieć i wie to każdy, nawet dziecko to wie, że jeżeli dziecko wie, że jeżeli zostawi jakąś swoją zabawkę na placu zabaw i pójdzie do domu, to na pewno inne dziecko ją znajdzie i prawdopodobnie sobie ją przywłaszczy. To jest normalna rzecz a tym bardziej organizacja terrorystyczna która zajmuje Kabul, zajmuje stolicę, przejmuje władzę w Afganistanie i przed ich oczami rozpościera się widok zaawansowanego uzbrojenia, to, co oni zrobią. Zadzwonią do, do pana prezydenta Joe Bidena, Panie Prezydencie Stanów Zjednoczonych zostawiliście uzbrojenie, my wam zapakujemy i wyślemy kurierem z powrotem. No, no ja wiem, że to zabrzmiało teraz jak żart, no ale to brzmi jak żart. To brzmi, moi drodzy, jak żart. No ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak mogło dojść do takiej sytuacji, jak mogło dojść do sytuacji, że w ręce terrorystów, w ręce terrorystów wpada tak zaawansowane uzbrojenie i, 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 i po prostu jest to dla mnie niemożliwe, że Amerykanie zrobili to przez przypadek. Jeszcze raz powtarzam, nawet jeżeli dopuścimy taką myśl, że oni musieli nagle opuścić Afganistan, to mogli to uzbrojenie zniszczyć, i w tym momencie powołuję się na eksperta wojskowego. Przepraszam, ale nie podam nazwiska, jednak wy możecie to sobie spokojnie wygooglować i znajdziecie jakby potwierdzenie moich słów teraz. Ekspert wojskowy z Polski, ale również ze Stanów Zjednoczonych, mówił praktycznie te same słowa, powiedział, że Amerykanie potrzebowali tylko 4 godziny do 6 godzin, od 4 do 6 godzin, aby zniszczyć to uzbrojenie. Powtarzam jeszcze raz. Wojsko amerykańskie potrzebowało od 4, do 6 godzin, aby zniszczyć to uzbrojenie pozostawione w Afganistanie. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego tego nie zrobili? Mieli te 4 do 6 godzin, mieli spokojnie te 4 do 6 godzin, ponieważ, ponieważ o tym, że talibowie chcą zająć Kabul, Amerykanie wiedzieli nie z minuty na minutę, tylko oni o tym wiedzieli wcześniej więc mogli już w tym momencie zaplanować zutylizowanie tej broni albo jej zabranie, albo jej zniszczenie. I mówi teraz do was laik, który nie ma nic wspólnego z wojskowością, ale mówi do was laik, który powtarza słowa ekspertów i nie powtarzałbym tego, co teraz mówię, gdybym tego nie zweryfikował wielokrotnie. 4 do 6 godzin mieli czasu na na zniszczenie broni I, i mogliby to spokojnie zrobić, byli w stanie to zrobić, mieli do tego jakby środki i mieli do tego wszelkie możliwości, dlaczego nie zniszczyli. Nie wiem, na to pytanie wam nie odpowiem i prawdopodobnie nikt wam nie odpowie na to pytanie, można jedynie snuć domysły. Natomiast nie robiąc tego świadomie, jeszcze raz powtarzam, świadomie zostawili zostawili zaawansowaną technologicznie broń w rękach terrorystów. Tak tak to możemy podsumować. A więc teraz tak. No dobra, Amerykanie chcieli wyjść chcieli wyjść, przepraszam, chcieli wyjść z Afganistanu już na początku tego roku. W 2020 roku, w lutym 2020 roku, jeszcze wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał specjalne porozumienie z talibami, w ramach którego właśnie zobowiązał się, że wycofa armię z Afganistanu. Do końca sierpnia 2021 roku, a tymczasem mamy połowę sierpnia i już nie ma tam wojsk amerykańskich. A więc zobaczcie tutaj, yy, zobaczcie tutaj taką ciekawą, ciekawą sytuację. Yy, Amerykanie mieli umowę podpisaną z talibami, że do 31 sierpnia wycofają armię, a tu nagle w połowie sierpnia, czyli dwa tygodnie wcześniej, uciekają w Popłochu. Czyli no, ktoś by mógł powiedzieć, no bo nagle talibowie złamali tą umowę i zaczęli wkraczać, więc Amerykanie musieli niestety w pośpiechu uciekać. Moi drodzy, Stany Zjednoczone to jest armia, to jest y, według y, oficjalnej opinii publicznej i nie tylko opinii publicznej. Jest to jedna z najsilniejszych, lub nawet najsilniejsza armia świata. A jeżeli nie najsilniejsza, jest to jedna z najsilniejszych armii świata. Ja wiem, że tam w, Afga w Afganistanie nie było całej armii, ale nie wierzę w to i nie tylko ja, nie wierzą w to również eksperci, że Amerykanie tak wystraszyli się grupy terrorystów. Z którymi radzili sobie bez problemu przez 20 lat, że tak, sobie, tak się ich wystraszyli, że musieli uciekać w popłochu. To jest po prostu nie do uwierzenia, ale nawet gdybyśmy przy, yy, wzięli pod uwagę tą ewentualność, to mieli czas na zniszczenie broni. Mieli 4 do 6 godzin, by im to zajęło, i oni mieli ten czas. Więc no, tutaj możemy już gdybać, tutaj możemy już tworzyć mnóstwo teorii, natomiast y, jest to zdecydowanie y, rzecz podejrzana, i co z tego wyniknie, to szczerze mówiąc, y, no, wiele osób się obawia, że nie wróży to dobrze dla pokoju na świecie. Y, moi drodzy, aha, jeszcze jest właśnie taka ciekawostka, bo obecny prezydent Joe Biden. Y, przesunął termin nawet wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu, przesunął ten termin na 11 września. Więc, no, więc można powiedzieć, że w tym momencie yy, Amerykanie tak naprawdę miesiąc wcześniej się wycofali. No, moi drodzy, moi drodzy, to jest, to jest, właśnie, yy, to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Yy, I słuchajcie, no, Interwenc no, interwencja USA w Afganistanie kosztowała bardzo, bardzo dużo. Ja, ja znalazłem informację, że było to grubo ponad 2 miliardy dolarów to było coś 2,3 miliarda dolarów, lub nawet więcej, ale ja takie informacje znalazłem oficjalnie poddane przez, przez Polską Agencję Prasową. I moi drodzy, i moi drodzy, no to, to jest jeden z argumentów, którymi tłumaczą się Amerykanie, że to też kosztowało bardzo dużo, ale to gdzieś tam podają, tam, na którymś miejscu po przecinku. Moi drodzy, jaka jest moja opinia? Moja opinia jest taka, że ale y ja po prostu teraz swoją opinię wyrażam na podstawie, na podstawie jakby wywiadów z ekspertami, na podstawie przeanalizowania całej tej operacji dwudziestoletniej w Afganistanie, na podstawie jakby wypowiedzi polityków amerykańskich, polityków polskich, brytyjskich, a także z innych krajów, na przykład Unii Europejskiej. Moi drodzy, to wszystko wygląda tak, jakby Amerykanie celowo opuścili. Afganistan celowo zostawili to uzbrojenie. A dlaczego to zrobili? No, skompromitowali się, tak? W oczach niektórych się skompromitowali i rzeczywiście na pierwszy, na pierwszy rzut oka wygląda to jak wielka kompromitacja mocarstwa, które no, jakby, jakby, no, jakby niemożliwe, że do tego w ogóle doszło. Moje pytanie jest takie: ja to pytanie zadaję sam do siebie, ale i do Was no czy takie mocarstwo, mocarstwo militarne, mocarstwo gospodarcze, może nie największe mocarstwo, bo w tym momencie można by spekulować, czy Chiny czasem nie są już większym mocarstwem gospodarczym i militarnym, ale tak jak mówię, to jest spekulacja. Na pewno Chiny są też wielkim mocarstwem i militarnym i gospodarczym. Natomiast w tym podcaście nie będę jakby tutaj, jakby tutaj porównywać, który kraj jest wielkim mocarstwem. Na, no ale nie budzi wątpliwości, że tak wielkie mocarstwo jak Stany Zjednoczone nie pozwoliłoby sobie na taką kompromitację. Yy, dlatego, wychodząc z tego założenia, w moich oczach Stany Zjednoczone w tym momencie wyglądają jako kraj, yy, jako mocarstwo, które. Yy, które które jakby podjęło kroki, yy, opierając się na jakiejś określonej strategii, strategia kompromitacji, tak bym to nazwał wyglądająca y, pozornie jak kompromitacja, ale pod tą otoczką wewnątrz jest coś innego. Yy, co jest? Nie wiem, ale obawiam się, moi drodzy, i ja tutaj nic nie prognozuję, nie mam nawet uprawnień do tego. Ja się obawiam, że Amerykanie mogą spodziewać się jakichś działań militarnych właśnie w tamtym rejonie świata, lub co, co gorsza, w większym rejonie świata, nie daj Boże, obejmującym cały świat. Taka jest moja teoria, że to wszystko wygląda jak, jakby rozkręcający się jakiś duży konflikt militarny. Dlatego Amerykanie mogli chcieć wycofać swoje wojska, aby mieć te swoje siły zbrojne jakby niemalże w 100% na swojej ziemi i przyglądać się sytuacji polityczno-militarnej na świecie i w razie czego odpowiednio zareagować. Natomiast to uzbrojenie zaawansowane, czemu tam zostawili? Niektórzy mówią, niektórzy eksperci mówią, to nie jest moja opinia. Niektórzy eksperci y, mówią, że to jest taka jakby podpucha, y, bo w tym momencie y, ta zaawansowana broń Stanów Zjednoczonych może wpaść w ręce jakiegoś mniejszego kraju poza talibami, i wtedy Amerykanie mogą powiedzieć, że ktoś handluje, ktoś wykrada i handluje naszym uzbrojeniem, i my teraz mamy jakby y, jakby Powód, żeby w, na przykład wkroczyć do tego kraju, czy tam jakoś inaczej zareagować, czyli to może być też jakaś podpucha, jakieś podrzucenie świni, ale to są, to nie jest moja opinia teraz to, o czym powiedziałem. Moja opinia jest taka: Amerykanie się wycofali, jest to ich strategia militarna, bo być może przewidują jakiś duży konflikt militarny i chcą mieć jakby wszystkich wszystkich swoich żołnierzy przy sobie, żeby móc w razie czego odpowiednio, całą siłą zareagować. Oby moja opinia była mylna, obym oby, oby ja się mylił i ja bym się chciał mylić, ponieważ no, nikt nie chce powtórki z 1939 roku, bo no, każda wojna jest zła. I co do tego nie ma wątpliwości i jak każdą wojnę pod, pod, potępiam. To jest najgorsze rozwiązanie, jakie można... Y, jakie można jakby, jakby wprowadzać w życie. Y, na pewno są inne rozwiązania, żeby łagodzić spory na świecie. Y, no niestety, no nie zawsze się to udaje rządom i ja nad tym ubolewam. Y, słuchajcie, ja przedstawiłem swoją opinię. Mam nadzieję, że włączycie się do dyskusji. Bardzo bym chciał wiedzieć, jaka jest Wasza opinia, jakie Wy macie koncepcje na ten temat i co Wy za tym wszystkim widzicie. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam Was na jutrzejszy vlog i zapraszam Was też do komentarza, jak wolicie historię z Dreszczykiem w sobotę czy w niedzielę. No, chociaż dzisiejszą historię też by można było nazwać dreszczykiem, no bo jest tu, na, jest tu no, umówmy się, jest tu na, naprawdę powód do, do tego, aby mieć gęsią skórkę. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Do usłyszenia, jesteście wspaniali, trzymajcie się.